Trwają prace przy budowie pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945. Budowa tego pomnika już w minionej kadencji budziła spore kontrowersje wśród radnych. Nowe władze postanowiły jednak pomnik postawić. Zadanie było wprowadzone w ubiegłej kadencji, jednak do końca roku nie zostało w pełni zrealizowane. Stąd jak gdyby radni i prezydent podjęli taką, już w nowej kadencji podjęli taką uchwałę, aby to zadanie jak gdyby wprowadzić w nowym budżecie. Przy budowie pomnika od początku pojawiały się problemy. Gminie udało się jednak sprawę doprowadzić do końca, uzyskując zgodę na budowę. Z uwagi na sprzeciw ze strony Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, który sugerował wykonanie tego pomnika w formie rzeźby lub jakiegokolwiek innego elementu takiej architektury, a nie w postaci takiego kamiennego obelisku. To spowodowało, że te prace się opóźniły i dlatego nie mogliśmy tego zakończyć w ubiegłym roku. Dopiero po decyzji, że tak powiem, Krajowego Komitetu, który zaakceptował ten naszą formę. Pomnik, a w zasadzie obelisk z tablicą, usytuowany zostanie przy ulicy Starokunowskiej. Będzie miał charakterystyczny kształt. Informacje na tablicy przygotowane zostaną w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim. Został wygrodzony teren na skarpie przy ulicy Starokunowskiej, tuż obok dawnego Orbisu, tak to najbliżej może mieszkańcom wyjaśnić. To jest teren przylegający bezpośrednio do działki, na której kiedyś znajdowała się tutaj Ostrowiecka Synagoga i stąd takie, a nie inne miejsce zlokalizowania tego obelisku upamiętniającego obywateli miasta Ostrowca pochodzenia żydowskiego. Wykonanie obelisku powierzono Zakładowi Usług Miejskich. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. To zadanie kosztuje nas nieco ponad 20 tysięcy złotych. To jest koszt zarówno opracowania projektu, jak i samych prac budowlanych. Obelisk ma być gotowy do 14 sierpnia.